Generałowie ostrzegają przed zemstą ze wschodu. Czystki u Putina. Chińskie prowokacje na niebie. A na koniec niemieckie media o Scholzu. Ja się nazywam Maciej Porstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Pamiętajcie, że jest to kanał informacyjny z najświeższymi newsami z kraju i ze świata, które pojawiają się dwa razy dziennie o 6.30 oraz 18.00, dlatego zapraszam Was bardzo serdecznie na ten kanał dwukrotnie o 6.30 i 18.00, żebyście nigdy niczego nie przegapili. Naprawdę staramy się dobierać Wam takie newsiki, które pochodzą i z Polski, i z zagranicy, i z zachodu, i ze wschodu, żebyście byli w pełni świadomi tego, co się dzieje na świecie. I jeżeli nie chcecie niczego pominąć, nie chcecie niczego przegapić, to koniecznie subskrybujcie ten kanał i klikajcie dzwoneczek, a na Facebooku wystarczy kliknąć lajka na naszym fanpage'u. I będziecie informowani o każdym nowym filmie, przez co nie będziecie w tyle z informacjami, a trochę tak głupio nie wiedzieć o czymś, jak gdzieś się spotkacie ze znajomymi. Zwłaszcza z takimi, z którymi się nie widzieliście długo i oni wam mówią o czymś, co się dzieje na świecie, a wy nie wiecie. No to wychodzicie na ignorantów, a wystarczy obejrzeć PNB. Pierwszy temat. Jeżeli Putin podejmie decyzję, znaczy moim zdaniem już podjął, żeby prowadzić szturm na Kijów, to jeżeli w ciągu 2-3 dni nie rozstrzygnie... Putin w reakcji na zbliżenie Ukrainy z Unią Europejską może zdecydować się na dalszą eskalację konfliktu. Obawiają się tego byli dowódcy polskiej armii. Generał Mieczysław Gocuł w rozmowie z Faktem nie wykluczył czarnego scenariusza. Władimir Putin stwierdził podczas Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Petersburgu w piątek, że Rosja nie ma powodu do niepokoju w związku z ewentualnym przyznaniem Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej, ponieważ Unia Europejska nie jest blokiem państw o charakterze militarnym. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski uważa jednak, że taka decyzja spotka się z odpowiedzią Rosji. W tym tygodniu należy spodziewać się nasilenia wrogiej aktywności. Nie tylko przeciwko Ukrainie, ale także przeciwko Europie. Przygotowujemy się i ostrzegamy partnerów, powiedział ukraiński prezydent. O tym, że Kreml może szykować nowe działania, świadczą ruchy rosyjskich sił zaobserwowane przez ukraińskie. Rosjanie koncentrują siły w obwodzie charkowskim i zaoporskim, prawdopodobnie szykując się do przeprowadzenia nowych aktywnych działań. Generał Waldemar Skrzypczak stwierdził, że Rosjanie na pewno coś szykują, bo przygotowują odwody. Skrzypczak wskazał również, że do Białorusi ściągnięto rosyjskich najemników, tak zwanych Wagnerowców. Również inny generał uważa, że Rosjanie mogą zdecydować się na eskalację konfliktu. Według niego prezydent Rosji musi pokazać światu, że postępował słusznie, rozpoczynając konflikt, a rosyjscy ludzie są zdeterminowani, by odnieść sukces ze strachu przed przywódcą. Ale dalej jeżdżą, dalej grożą sankcjami. No, jasne. Polscy generałowie mogą sobie powróżyć z fusów albo powiedzieć tyle, co eksperci z internetu, bo prawdopodobnie dokładnie takimi samymi źródłami dysponują. W końcu nasz polski wywiad jest tak dobry, że nawet nikt o nim nie słyszał. Ostatnio nawet na ten temat robiliśmy dużo obszerniejszy materiał, no i faktycznie wynika z tego, że no albo tego wywiadu w ogóle my nie mamy, albo są rzeczywiście cholernie dobrzy, a działania polskiego wywiadu i nasze sukcesy przypisują sobie po prostu inni, a my nie chcemy się tym chełpić. Z drugiej strony taki scenariusz mógłby wejść w życie w wyniku nieracjonalnych decyzji władz w Moskwie w sytuacji kompletnej porażki na froncie lub jakichś zawirowań wewnątrz układu władzy w Rosji. Ale to jest jeden z rozpatrywanych scenariuszy. Wojna zawsze ma w sobie element nieprzewidywalności, ocenił Jarosław Kaczyński. Jaki to z niego świetny jasnowidz, tak? Wróżyć to ja naprawdę też sobie mogę. Jeśli nawet on tak twierdzi, to już na pewno musi o czymś świadczyć. Pozostaje pytanie, jak w ogóle się na coś takiego przygotować, bo na pewno większość polityków już jest na to gotowa i mają do tego odpowiednie środki. Z pewnością, kiedy będzie trzeba, wylecą w odpowiednim momencie, zapewnią sobie bezpieczeństwo, będą mieli dobrze wyposażone schrony, a my... Czy wy w ogóle wiecie, gdzie w okolicy waszego miejsca zamieszkania jest schron? Następny temat. That his closest partners and advisors, the Siloviki as they're known, distancing themselves from the president. Do they want to put the blame of this war? Przetasowania w rosyjskiej strukturze dowodzenia mogą wskazywać na trwającą dysfunkcję, stwierdza Instytut Badań nad Konfliktem. Think Tank z USA poinformował, że drastyczne roszady oznaczają czystkę starszych oficerów obwinianych o niepowodzenia w Ukrainie. Kreml zmienił dowódcę rosyjskich sił powietrzno-desantowych i może być w trakcie radykalnego przetasowania struktury dowodzenia rosyjską inwazją, co wskazuje na możliwą czystkę wśród wyższych oficerów obwinianych za niepowodzenia. Analitycy z ISW zauważają, że rosyjskie media
media także potwierdzają zmiany wśród dowódzkiego szczebla. Dotychczasowy szef sztabu Centralnego Okręgu Wojskowego Michał Tepliński zastąpi na stanowisku dowódcy rosyjskich sił powietrzno-desantowych Andrieja Serdiukowa. Jak przekazał z kolei wywiad Ukrainy, w rosyjskiej Gwardii Narodowej przeprowadzono zmiany na stanowiskach dowódczych związane z dużymi stratami i niedostateczną realizacją zadań. Ukraiński wywiad informuje również o tym, że Rosjanie zmieniają swoją taktykę. The force of the people. It includes top dogs in the security services and in law enforcement. Wiecie, wbrew temu, jaką narrację nam się tworzy, że wszędzie ma nieprzyjaznych ludzi, i każdy chce go zdradzić i tak dalej, no to wbrew pozorom, wiecie, tak jest wszędzie. A to jest bardzo rozsądna rosyjska strategia. Odsunąć od władzy osoby, które się przy niej nie sprawdzają i zastąpić je takimi, które odnoszą sukcesy. Putin nie popełnia błędów swoich poprzedników. Nie jest Alkusem, który potrafi podpisać umowy z NATO, które nie są później dla nich korzystne. On nie łamie, kiedy są niekorzystne. Zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że osoby bez zaplecza politycznego, które na pewno wyrobili sobie poprzedni generałowie, będą dużo mniej skłonne do prób odsunięcia Putina od władzy. Pokazuje to tylko, w jak skuteczny sposób wykorzystuje ten konflikt, który rozpętał, do umocnienia swojej własnej pozycji. Z kolei Polska może pochwalić się w temacie wojska dostarczeniem 70 używanych pojazdów z USA. Nie żeby jakoś to zrównoważyło te 232 czołgi, które oddaliśmy za darmo Ukrainie, ale chyba dobre i to. Przynajmniej nasi politycy idą w lepszym kierunku i zbroją swój kraj, a nie sąsiadów. A jak już przy tego typu tematach jesteśmy, to warto przyjrzeć się napięciom na niebie Tajwanu. 仪式上. It came with all the fanfare you'd expect after 4 years of construction. China's new carrier, the Fujian, launched from a shipyard in Shanghai. 29 chińskich samolotów naruszyło we wtorek strefę identyfikacji obrony powietrznej Tajwanu, poinformował tajwański resort obronny. To już trzeci raz w tym tygodniu, gdy Chiny wysyłają tak dużą liczbę samolotów na bliską odległość od granic Tajwanu. Wśród niemal 30 samolotów, które naruszyły tego dnia przestrzeń powietrzną, niektóre z nich wykonały rzadki, dłuższy niż zwykle manewr, okrążając połowę wybrzeży Tajwanu. Jak podkreślono w oświadczeniu resortu obrony, w odpowiedzi strona tajwańska wysłała własne samoloty, by monitorowały sytuację. Wysłano również ostrzeżenia radiowe. Przez ostatni miesiąc chińska armia naruszyła strefę 10 razy. Ostatnie takie zdarzenie miało miejsce, gdy jeden samolot naruszył strefę od południowego zachodu. W ostatnim czasie naruszenie strefy stało się w Tajwanie normą. Rekordowe naruszenie miało miejsce w październiku 2021, kiedy to w strefie znalazło się 56 chińskich samolotów. Według ekspertów rekordowe wtargnięcie związane było z obchodzoną w tym czasie 72. rocznicą powstania Chińskiej Republiki Ludowej. There's a really good debate to be had as to whether it's actually worth that cost and complexity. No i to bardzo przypomina strategię Putina sprzed rozpoczęcia konfliktu. Nie uważacie? Umiejscawiają swoje jednostki na granicy, jawnie podejmują działania, a jednak nikt nawet nie reaguje, bo nikt nie spodziewa się konfliktu. Pewnie przywódcy NATO wychodzą z założenia, że trzeba być dobrej myśli, w końcu po co być pesymistą, nie? Najwyżej będzie kolejny konflikt, na który zupełnie nie będziemy przygotowani. Zresztą w Chinach dzieje się też coraz gorzej i nikt z tym nic nie robi. Jeśli chcecie więcej informacji na ten temat, no to piszcie koniecznie w komentarzach, może zrobimy wam materiał z tego, co jest wyciszane i zamiatane pod dywan, a warto by było wiedzieć, przynajmniej jeśli w ogóle interesuje was to, co dzieje się w Chinach, bo obecnie w zachodnich mediach można mieć wrażenie, że nie liczy się nic innego poza Ukrainą. Lećmy dalej. Mit ein paar groben Strichen in das Thema einführen und bin dann aber sehr interessiert an einem Dialog. Wypowiedź doradcy kanclerza Niemiec Olafa Scholza do spraw polityki zagranicznej na temat dostaw sprzętu na Ukrainę i stosunków z Rosją wywołała burzę krytyki. Czy dla jednego z głównych doradców kanclerza stosunki z Rosją są ważniejsze niż sprzęt dla Ukrainy? Pytają media. Plettner odwiedził Kijów wraz z kanclerzem w zeszłym tygodniu i stał u jego boku, gdy ten odwiedzał Irpień, obraz rosyjskich działań. Nie wydaje się jednak, by to doświadczenie wywarło trwałe wrażenie na najważniejszym doradcy kanclerza do spraw polityki zagranicznej, przynajmniej nie w zakresie dostaw sprzętu dla Ukrainy,
Ukrainy, na której Rosjanie dokonują działań. Plettner najwyraźniej uważa, że równie ważne jest zajęcie się przyszłymi stosunkami z Rosją. W poniedziałek podczas spotkania Niemieckiej Rady Stosunków Zagranicznych powiedział on, że można zapełnić wiele stron gazet 20 marderami, ale mniej jest poważnych artykułów o tym, jak będą wyglądały nasze stosunki z Rosją w przyszłości. Jest to jednak co najmniej równie zajmujące i istotne pytanie, które można by przedyskutować i na temat którego można by prowadzić publiczny dyskurs. Na początku tygodnia ekspert do spraw polityki zagranicznej Noah Barkin z nowojorskiego think tanku Rhodium Group odpisał na Twitterze wypowiedź Plettnera, który w odniesieniu do unijnych ambicji Ukrainy powiedział: to, że zostałeś zaatakowany, nie oznacza, że jesteś lepszy pod względem praworządności. Wkrótce po tym pojawiła się ostra krytyka. Przewodnicząca Parlamentarnej Komisji Obrony ze współrządzącej FDP napisała na Twitterze, że te wypowiedzi ujawniają sposób myślenia, który w ostatnich dziesięcioleciach doprowadził nas do tej strasznej sytuacji. Polityk stwierdziła, że to nie jest czas, by czule myśleć o Rosji, ale by zdecydowanie pomóc Ukrainie. Das erste Mal seit über 70 Jahren. Przecież to, że Niemcy bardziej dbają o swoje własne interesy, wiemy nie od dziś. To wiemy od samego początku tego konfliktu. Zresztą już na samym początku starali się wszystko zrobić, byleby tylko Ukraina się poddała. Już nie mówiąc o poczynaniach Francji. A są to dwa największe kraje Unii Europejskiej, które jednak mają we współpracy z Rosją bardzo dużo korzyści. Więc nie dziwota, że dbają bardziej o to, żeby jednak ich interesy szły po myśli, niż to, co się dzieje gdzieś tam za granicami. Jasne? Jest to bardzo istotne, żeby PR-owo wypadać tutaj słusznie, dobrze, no bo jeśli chcemy utrzymać jedność Europy, jedność Unii Europejskiej, jedność NATO, no to musimy reagować w miarę spójnie, ale w taki sposób, żeby za bardzo nie ucierpieć. I wiecie, może to brzmieć cynicznie, może brzmieć to źle, możemy teraz patrzeć na Niemców, o nie, tak się nie powinni zachowywać, ale z drugiej strony, tak na to patrząc, czy wy też nie wolelibyście rządu, który bardziej dba o interes was niż sąsiadów? Piszcie w komentarzach koniecznie, co wy o tym myślicie. Ja już się będę żegnał. Dzięki wam bardzo serdeczne za dzisiaj. Trzymajcie się ciepło i pamiętajcie, żeby subskrybować ten kanał, klikać dzwoneczek, jak oglądacie na YouTube, a jak oglądacie na Facebooku, to wystarczy like na naszym fanpage'u i będziecie informowani o każdym nowym newsie, który wychodzi z kraju i ze świata. Trzymajcie się ciepło. No i hej.